Zaczniemy procedowanie projektu, a poprosił o danie mu czasu kilka minut, aby przedstawił projekt powstawania Stowarzyszenia Krakowskich Radnych Dzielnicowych. Myślę, że oddamy na początku, żeby nie trzymać pana radnego całą sesję z nami głos. Oczywiście zapraszam do pozostania całą sesję. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo chętnie bym został, ale to już jest moja druga sesja. W dniu dzisiejszym wracam właśnie z rynku podwórskiego. Po tej sesji wybieram się na ulicę Kurczaba do dzielnicy 12. Także bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, że zgodził się przedstawić, że mogę to przedstawić na samym początku, a nie w komunikatach i oświadczeniach. Teraz się powinien zacząć od przedstawienia siebie, Łukasz Banku, radny trzeciej dzielnicy. Chciałbym państwu przedstawić ideę Stowarzyszenia Krakowskich Radnych Dzielnicowych. Jesteśmy tylko jednostką pomocniczą, słabą, czasami równie traktowaną przez urzędników miejskich. Chodzi o to, żeby się zorganizować, żeby z 372 słabych radnych dzielnicowych zrobić jeden organ mocny, potężny, który będzie głosem nie tylko w sprawach dotyczących dzielnic, ale również w sprawach wykraczających poza dzielnice, zajmujących się sprawami po prostu ogólnokrakowskimi. To ma być stowarzyszenie ponadpartyjne, czyli w tym stowarzyszeniu mogą brać udział zarówno radni, którzy są członkami partii politycznej, jak i również radni niezależni. Mogą to też być również radni, którzy są jednocześnie radni miasta Krakowa, jak i również radni, którzy już nie są obecnie radnymi dzielnicowymi, ale w przeszłości działali właśnie w radach dzielnic. Stowarzyszenie ma być kolegialne, czyli wszystkie decyzje będą podejmowane w drodze głosowania, w drodze głosowania tajnego. Chodzi o to, żeby odseparować to pracę stowarzyszenia od bieżącej działalności politycznej, żeby nie było zarzutu, że ktoś głosował w inny sposób niż głosuje na sesjach rady dzielnic. Jakie będą tematy? No, tematy będą dowolne. Każdy członek stowarzyszenia może zgłosić własny projekt uchwały. Jeżeli przekona resztę radnych, będziemy głosować. Dwa przykładowe tematy. Pierwszy to są sołectwa. Pytanie, Rada Miasta Krakowa przegłosowała zmiany w statucie, które zezwalają na tworzenie sołectw. Jaka jest nasza opinia jako rad dzielnic? Czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciwni? Druga rzecz, wybory do rad dzielnic. Czy wybory do rad dzielnic powinny się odbywać razem z wyborami samorządowymi, czy też powinny się odbywać osobno, a być może na przykład narodziła się też koncepcja, powstała koncepcja, żeby wybory do rad dzielnic odbyły się w roku 2015 razem z wyborami prezydenckimi. Wtedy kadencja rad dzielnic wynosiłaby 5 lat i to byłoby już stałe. Stała 5-letnia kadencja. Rady dzielnicowe w Toruniu ma być takim trochę organem ponadpartyjnym, zajmującym się tylko rzeczami lokalnymi. Czasami to się udaje, czasami się to nie udaje. Będziemy na ten też temat dyskutować. W tym momencie mamy już 22 osoby. Do powstania stowarzyszenia potrzebne jest 15 osób, więc już na pewno mamy, na pewno to stowarzyszenie powstanie. Nie powstało jeszcze teraz, dlatego że ten miesiąc poświęcam właśnie na objazdy dzielnic i rozmowę z radnymi, przekonywanie ich do tej idei. Mogą Państwo zechcieć się później, jak już powstanie to stowarzyszenie. 3 czerwca będzie pierwsze spotkanie, więc mogą Państwo poczekać, aż powstaniemy i wtedy się zgłosić. Jeżeli Państwo zgłoszą się już teraz, na przykład wypełniając w tym momencie formularz i oddając mi go, lub ewentualnie wysyłając maila, dostają Państwo dwie ponadwymiarowe rzeczy. Po pierwsze, biorą Państwo udział w pracach nad statutem. Rodzą się różne koncepcje, różne pomysły. Jeżeli Państwo wejdą w tym momencie, dostają Państwo dostęp do bazy danych, do innych członków, którzy są już się zadeklarowali. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, będziemy też wybierać zarząd. Więc wchodząc w tym momencie, przed pierwszą sesją organizacyjną, mogą Państwo brać udział w wyborach właśnie do zarządu. Więc to są korzyści, które daje zgłoszenie się do tego statutu, do tego stowarzyszenia w tym momencie. Oczywiście nie jest to decyzja wiążąca, to nie jest małżeństwo, że nie można się wycofać, tylko jest to stowarzyszenie. Więc też ostateczną decyzję podejmą Państwo 3 czerwca. Właściwie tyle. To nie ma być instytucja, która jest, celem tej instytucji też jest współpraca z konwentem przewodniczących rad dzielnic. Chcemy tutaj tworzyć organu konkurencyjnego, lecz chcemy po prostu współpracować, to ma być po prostu szersze grono niż tylko przewodniczący. Każdy radny obecny lub też radny były będzie właśnie mógł zostać tym członkiem. Jeżeli chodzi o czas, będziemy się spotykać raz w miesiącu, jeżeli chodzi o miejsce, no i będzie nas dużo. W tym momencie jest 22 osoby, będzie nas o wiele więcej, więc jest też propozycja, żeby przewodniczący Rady Miasta Krakowa wyrazi zgodę, żebyśmy się spotkali w Wielkiej Sali Wyspiańskiego, tam gdzie są obrady Rady Miasta Krakowa, no tam się zmieści mnóstwo ludzi, a nas będzie myślę, że ponad 50 osób, tak optymistycznie zakładam. Także dziękuję, jeżeli Państwo mają pytania.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś szybkie, krótkie pytanie? Czy to stowarzyszenie jest, będzie rejestrowe, czy tak zwykle po prostu na... Spisem do KRS-u, będzie to normalne stowarzyszenie z spisem do KRS-u. My mamy wymaganą liczbę 15 osób, więc nie musimy, więc możemy korzystać z tych pełnych praw, jeżeli chodzi o stowarzyszenia. Jest też taki plan. To też to stowarzyszenie też będzie mieć taką funkcję, tylko powiedzmy nie tylko funkcję polityczną czy społeczną, ale też taką funkcję poznawania radnych rady. Taką funkcję powiedziałbym, żeby radni się znali, lubili, umawiali się też w wolnym czasie. Planują jakieś wyjazdy wspólne, jakieś ogniska, nie tylko dyskusje na temat polityczne, ale takie też integracyjne funkcje to stowarzyszenie będzie pełniło. Dobrze. Ja myślę, że tak, każdy z Państwa ma maila, ma telefon. Informacje na miarę na pana radnego, informacje ogólną, tą, którą pan radny nam przedstawił, też macie państwo napisaną. Myślę, że no cóż, no pewnie nikt teraz decyzji nie podejmie, jak sądzę, chociażby dlatego, że musiał opuścić sesję. Więc jesteśmy w kontakcie i każdy z państwa ma prawo wstąpić oczywiście do stowarzyszenia. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję jeszcze raz za dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia państwu. Dziękuję. Thank you.